Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio. Witam was w 6 odcinku z ligówek FIFA 15 Ultimate Team. Wczorajsza dominująca wygrana pozwoliła nam na utrzymanie się w lidze 5, co dla mnie jest zdziwienie, bo w 14 dotarcie do FIFA, do ligi 5 było piekielnie trudne, a tutaj bez większych trudów, z takim składem, który mam, no mam 3 zwycięstwa, 1 porażkę i 1 remis, ale zobaczymy, jak dzisiaj się to wszystko potoczy. Po prostu dzisiaj już mamy zapewnione 3900 końców na ten moment. Jeżeli pójdziemy wyżej, będziemy mieli coraz większą stawkę. Dobra, ale mniejsza z tym. Będziemy już rozgrywać mecz. Ja to sobie jeszcze przed nagrywaniem, tam godzinę temu, przypuśćmy, ustawiłem sobie tutaj zawodników konkretnych. Dzisiaj Barrios zagra. Jak nam szczeli bramkę, będzie fajnie. Jak nie szczeli, też będzie fajnie. Albo pobiega sobie, to się liczy. Okej. No można już tutaj Tulalan dostał swoją drugą czerwoną kartkę w moim klubie. No źle zagrał, no, zrobił takiego ślizga, że zabił prawie tego zawodnika. No cóż, zaczynamy. Was zagaduje i no tylko. A chciałbym wyszukać przeciwnika i go powstrzymać. Liczę, że tak będzie. Oczywiście jak wykracza coś nie tak, no to trudno, będę musiał się z tą konsekwencją liczyć, że albo to wygram, albo przegram. W zależności, na jakim poziomie będę miał przeciwnika. Bo wczoraj to była żenada. Zobaczymy jak dzisiaj. Mamy 20, tydzień temu był 13. Więc dzisiaj mogę nie mieć szczęścia, bo tydzień temu miałem w cholerę tego fuksa. Dobra, zobaczymy jak z tym spotkaniem. No, coś czuję, że koleś będzie miał Bundesligę. I to taką grubą Bundesligę, która może mnie rozjechać. No Bundesliga pisze, samo do za siebie mówi. No i samo za siebie też to mówi, że mogę dostać znowu w dupę, bo jest taki ktoś jak Marco Reus, Adrian Ramos, Kevin De Bruyne, kto jeszcze? No i bramkarza ma takiego sobie. Dobra, mam nadzieję, że chociaż teraz nie pójdzie mi to jakoś tragicznie. No i tu koleś, mam nadzieję, że tu koleś nie będzie miał lagów. Nie, tu już są jakby takie o wiele mniejsze. Dobra, AF. AF. No, ładna akcja już na drugą minutę, trzecią. No. Mogło to się zakończyć bramką, ale niemniej jednak bramkarz Leno obronił to. Znowu obronił, strzał z główki Davida Luiza. No, może to być dobry przeciwnik. Kurde, zawzięty. Gra taktycznie, więc może nie będzie za dobrze dla nas. No i tu już podanie takie trochę zdupione całkowicie. O, to było dobre, ale i tak piłka nie dotarła do nas. No i znowu taki rykoszecik nieprawidłowy. Na razie to się uganiam za tą piłką. On cały czas ma przy sobie. Ło! Dobra, Lopez wyłapał. Dobra, do Barriosa i mam nadzieję, że... O, stracił już. Tak szybko traci ten koleś piłkę. Ale co ja mu mogę poradzić na to? Tu był lag, za co przepraszam. Tu kolejny lag. Ale to miało być mocniejsze podanie, no. Co wy sobie jaja robicie? O, w dupę. Już myślałem, że on to trafi. No, Gündogan też jest niebezpieczny. Więc no... Jest naprawdę nieźle, jeśli chodzi o jego skład. On tu kombinuje, żeby strzelić longshotami. Ładnie Lopez, kurde. Ktoś się postarał. Dobra, dobra.
Przebij mi to. No przebij mi to, nie będę oglądał jak mój bramkarz to obronił, no. Fantastycznie, naprawdę wybornie w cholerę. Dobra, AF, AF i biegnij od razu, nie. Nie wybiegaj poza piłkę. No, pchaj się, no. To jest kurde. To. No strzelaj! Strzelił! Który to? Hamouma! No ładnie! Francuz wykorzystał dużo przestrzeni. No i to, że AF był twardy jak skałka i wywrócił obrońcę Bundesligi. No i ładny wolej. Ładny. Ładny. No trzech obrońców to bramkarz się nawet wyjebał. No. Nie ma co. No ładnie. No nieźle Hamouma. Trzeba przyznać. Tutaj bardzo dobra akcja wykorzystana. Myślałem, że on strzeli obok bramki, ale jednak się pomyliłem. Co to miało być? AF! Ci tak nie kazałem, bo chciałem zrobić markowanie piłki, a wyszło mi zupełnie co innego. O, muszę uważać, bo on teraz będzie long shota strzelał. No i jest 1-1. Odpowiedział bardzo szybko Kevin De Bruyne, nie, Marco Reus. Kurde, no. No i mamy problem. Nie, Kevin De Bruyne. No i mówiłem, to jest typ naprawdę bardzo pozornie niebezpiecznego zawodnika na boisku. Teraz muszę uważać, bo to się może dla mnie teraz źle skończyć. Na razie jest ten remis, ale mam naprawdę wątpliwości, jak to się może skończyć. No biec za tą piłką, Maxwell. No i wytrącił mi tą piłkę. Moja piłeczka. Dobra, komu tu podać? Dobra, zrobimy tak. O, blisko. Teraz muszę uważać i grać defensywnie. Defensywnie. Ładnie. O, Maxwell jeszcze nawet wychwycił piłkę w ostatnim momencie. Dobra, teraz... O kurde. Dobra, teraz dośrodkowanie. Nie. Nie wyszło. Kurde, co ja robię? O. Teraz może to się gorzej skończyć. Ale ładnie obrona działa. Dobra, podanie do Barriosa. No i ja nie mogę za mocno. No strzelaj to, Barrios! Barrios! 2-1, ładnie. Wykorzystał błąd Leno i strzelił na pustą bramkę. No ładnie, no naprawdę wykorzystane bezbłędnie. No i to było po snajpersku w stylu Barriosa. No i ja mu powtórkę zostawię za karę, że mi strzelił bramkę Kevinem De Bruynem. I teraz może się patrzeć i wstydzić się, że wykonał tak masakryczny błąd. I pięknie wróg bramki. No, jest 2-1. Teraz uważać, bronić tego wyniku, bądź też go jeszcze powiększać i możemy dostać jeszcze 3 punkty, które mnie zadowolą. Ale koleś widzę, że się nie poddaje, będzie kombinował, będzie robił wszystko, byleby on to wygrał. Teraz muszę uważać. Ładnie, naprawdę świetnie. Tu takie podanie. Dobra, do Ajewa. I Ajew biegnie. I Ajew może podrybluje. Rzut rożny, nie? Rzut rożny? Rzut rożny, ładnie wywalczony. Mam nadzieję, że to wykorzystamy. Nie, Leno złapał. Ciekawe. Strzelaj! O, w dupę. Co on zrobił? Kurde, jakie akcje on tu robi? Który to był? Jeśli ma tu idzie, to ładnie, naprawdę. Tylko szkoda, że to i tak nie wpadło.
Teraz muszę uważać. Dobra, ładnie. David Luiz. Dobra, do Barriosa. Spalony musiał być, bo właśnie miałem takie wrażenie, że akcja byłaby za prosta. A po drugie, kryło go dwóch obrońców. Ładnie. Jedziemy. Jedziemy w dalszym ciągu. No i nie ma okazji już na ten dalszy ciąg. Ale jest 2-1. Na razie jest ładnie. Pięknie tutaj się rzucił Van der Wiel na niego. Chociaż myślałem, że on to bez problemu wychwyci. Ale jednak wolał się rzucić na potencjalnego przeciwnika. Uważać, uważać. Ładnie David Luiz. Van der Wiel. O, za mocne, stanowczo za mocne podanie. Ale koleś wie, że będzie miał ze mną problemy. Co to miało być? Aha, dobra. Liczyłem na więcej improwizacji. No i jest 2-1. Wynik naprawdę dobry, bo żeśmy wykorzystali dwie piękne okazje. Maxwell widzę tu już trochę zmęczony, ale nie mam nikogo innego pod zamianę. Na razie niech sobie Barrios zostanie, bo strzelił bramkę. Strzelił. Dobra, teraz zagrać tak, żeby... co to było? Czołgu! Czołgu niemiecki! A ci mówię. Nie rób tak. Dobra, przywołam Thiago Silva. On potrafi naprawdę wykonać dobre rzuty wolne. Myślałem, że już to wpadnie. Ale mówię, Thiago Silva potrafi zrobić dobre wolne. Znaczy takie podania z rzutu wolnego. Dobra, teraz Maxwell. Teraz Maxwell. I nic z tego. Chociaż tu podanie. Tu do nikogo to było tak naprawdę. Tak jest swobodne 3-1. Andre Ajew, druga bramka w... A może już nawet i trzecia, nie liczę. User in your channel started recording. Lol, sorry, ale tam chyba moi znajomi odpalali na TS-ie nagrywanie, a ja się nie przeniosłem na kanał niżej. Znaczy ja się zmutowałem, to tyle dobrze. Ale nie, ładna brameczka. Taka... wyczułem ten moment, no i Leno, no przykro mi, ale nie wykazałeś się. Ajew, pięknie. 3-1. Mam nadzieję, że koleś się jeszcze nie podda, że coś jeszcze zrobi, bo wierzę w to. Ale widzę, że chyba jednak już nie za bardzo mu to pasuje. Dobra. Nie udało się odebrać. Ładnie. Do Hamoumy. Może zaraz wpuszczę Lukasa. Zobaczy się. Rzut roczny, nie ma rożnego. Chciałem go wywołać, ale zdążył obrońca. Teraz uważać. Oj, chyba się rozkręcił trochę. Troszkę się rozkręcił. Uważać. Do kogo dotrze piłka? Do niego jednak. O, gwiżdżą. O, Lopez! O kurde, nie wierzę. Broni, mimo wszystko, że puszczę, to potrafi to nadrobić. Dobrze. Czekamy na dośrodkowanie. I pięknie. Barrios jest prawie, że sam na sam. Zaraz będzie sam na sam, chyba że mu to niestety zabiorą. Oj, ja bym naprawdę ten karny wywołał, albo rzut wolny, ale sędzia znowu. No i mówię, jak ja coś zrobię, to od razu zagwiżdżą, ale jeżeli coś ma przeciwnik, no już myślałem, że tu będzie rzut karny, ale sędzia był sprawiedliwy w stosunku do mojej wywrotki Barriosa i o kurde, Barrios tu już jest kontuzjowany, więc przydałoby się go już zmienić. Muszę odzyskać piłkę. Widzę, że koleś już teraz się tutaj rozkręcił z utrzymaniem piłki. Dobrze, jest. Zrobimy teraz zmianę.
Okej, okay, no to Barrios musi zejść, bo no dalej już nie pociągnie, wejdzie Cavani. Wpuszczę jeszcze... co bym jeszcze wpuścił? Tak, żeby wzmocnić obronę, to wpuszczę Perina. Taki obrońca z Saint-Étienne. Nie jest szybki, ale ma bardzo dużo obrony. Prawie tak dużo jak Mertesacker z Arsenalu. I jeszcze może tak Lukasa wpuszczę. Dobra. Takie dwie zmiany. Właściwie zrobiłem trzy. Dobra, ładnie. Loic Perrin wejdzie. I będzie mi tu bronił ładnie. No niech sobie odpocznie Barrios. Strzelił dzisiaj naprawdę piękną brameczkę. Na pustą bramkę. Dobra. A teraz trzeba trzymać wynik. To się naj... Wow! Ale żeś go skosił. Spokojnie, nie tak nerwowo. Dobra, teraz uważać. Bo te wolne są właśnie najgorsze, ale na szczęście wyczułem go. Tak w miarę. No i tam nikogo nie było, nawet Cavaniego. Aha, zaczął grać. Myślałem, że sobie już przyawczył. Teraz uważać. O kurde. No, obrona, obrona! O kurde, słupek. Fuck. Dobra, a je, będziesz szybszy, tak jest. O tak. No i mi wytrącił tą piłkę. A, blisko Cavani. Spokojnie, ja się nie będę gniewał, jak będziesz pudłował. Nie dzisiaj, i tym bardziej przy wyniku 3-1. Ale liczę, że poprawisz to następnym razem. Tutaj już szybko chcę już sobie zdobyć bramkę. Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Matuidi! Jedziesz, Matuidi! O, fajnie, no fajnie. Ale blisko, no zaryzykowałem. Mogłem już podać do Lukasa bardziej. Albo do samego Cavaniego. Wtedy może by to się skończyło bramką. Uważać, uważać, uważać! O kurde, ale żem go tu zmasakrował, ale sędzia na szczęście mi nie zagwizdał, że będzie rzut karny. Dobra, biegnij, biegnij! No kurde, co on ma na tej obronie, koleś? Okej, okay, teraz nie popełnił błędu, a bardzo tego chcę, żeby on to zrobił, bo wtedy to jest dla mnie okazja na bramkę. Jeżeli Cavani nic nie strzeli, nieważne. I tak będę miał wygraną przynajmniej. Okej. Okay. O kurde, uważać, uważać. Pięknie, no Lopez, teraz ładna poprawa. No i ja bym tu już odgwizdę, bo koleś od razu bezpośrednio na mnie najechał. No i teraz okazja. Ale oni się bronią teraz cały czas. I to chyba wziął na super defensywny. Bo teraz on się broni o wiele lepiej niż ostatnim razem. Bardzo dobrze. Jedziesz, Cavani. Jedziesz, jedziesz. Jedziesz, no kurde. O, strzelił. Nie wierzę. User in your channel is recording. Aha, zrejtwitował. Kij mu w czoło. Tak. Jaką mu bramę strzeliłem, to jest kurde bramka roku. No ładnie, ładnie, no rozścieczyłem kolesia, aż jeszcze wam pokażę na koniec powtórkę, jak on to zrobił, kurde Cavani, nie wierzę w niego, taką bramkę strzelić, no. No, Lopez, dzisiaj naprawdę piękna ocena, muszę mu przyznać 8,5, całkiem pozytywna, ale Cavani, to co on zrobił, Boże słodki, prawie będzie miał 200. bramkę, to była 199. jego bramka. No bosko, ja wam teraz to muszę pokazać, co on to zrobił, czekajcie. Zrobimy nie dość, że... O, może być w takiej kamerze. Jeszcze w spowolnieniu, no. Co on to zrobił? No nie, ja nie wierzę, no. Przecież on był odpychany, no. Przez tego Murzyna. Patrzcie.
tutaj z dobitki normalnie. Tu dwóch do niego przyszło, trzeci leży. Jeden na niego skoczył, drugi. Kurde, nie wierzę. I strzelił piękną niebiańską bramkę, dając nam 4-1 i kolej zrejczkwitował. Dziękuję wam bardzo za dwa. No może nie wrzucę tego pierwszego mecza zlagowanego, ale i tak zagrałem ci dwie ligówki. Jedna przegrana, ale druga mi się odwdzięczyła wygraną. I mamy 3 punkty, co nam daje prognozę na awans. Czyli liczmy na to, że mogę dostać awans. Naprawdę pięknie. Cavani, wykończenie takie, że aż mózg zryło. Trzymajcie się, na razie, yo.